To jest mój majeranek. Proszę tak sobie poruszać, powąchać. Czujecie? Rośliny i kontakt z przyrodą, kontakt z roślinami zawsze wpływa uszlachetniająco. Ale jest pewien klucz. Jest pewien klucz, żeby to w dobrym kierunku szło. Jest to klucz do tak zwanej dobrej interpretacji księgi przyrody. Bo wiecie, są ludzie, którzy patrzą na rośliny i widzą tylko kolce i nic innego. Są ludzie, którzy widzą tylko problemy, nawet tam, gdzie tych problemów nie ma. Dlatego też bardzo ważną rzeczą i tak tytułem wstępu chciałbym zasugerować, że jest możliwość nabycia takiej mądrej książki, która jest najpiękniejszą interpretacją księgi przyrody. Książka, która ma taki religijny tytuł Przypowieści Chrystusa, ale na podstawie 39 przypowieści z obserwacji przyrody. Także to jest bardzo, bardzo ciekawa lektura, którą w zasadzie nie powinno się czytać, tylko studiować. Przeczytać jedno zdanie, złapać głęboki oddech, pomyśleć, albo żeby więcej czasu się zastanowić, bo wtedy to lepsze, bo wiecie, nie sztuka zjeść, sztuka przetrawić, tak? Przyswoić. Ten problem to jest bardzo powszechny. Jeśli brakuje witaminy C, to choćbyś nie wiadomo co jadł, to masz problem z przyswajaniem. I dlatego też, gdy mówimy tutaj o pokarmie dla naszego umysłu, to bardzo ważną rzeczą jest nie tylko, żeby po prostu duży przemiał był, ale żeby było dobre przyswajanie. Kontakt z przyrodą. Tak a propos, tą książkę nie powinno się absolutnie w pomieszczeniu czytać, tylko na łonie przyrody, bo wtedy jest lepsza przyswajalność. Drodzy Państwo, chcę powiedzieć, że ta witalność, a więc kiedy człowiek rodzi się, to ma bardzo dużo witalności. Ja mam wnuka, słuchajcie, nie wiem ile, bardzo mało śpi. W każdym razie rodzice są zmęczeni, mają jedno dziecko, a są bardzo, bardzo, po prostu kilka razy w nocy się budzi, bardzo dużo ma witalności. Ale z biegiem lat ta witalność spada. A jak człowiek prowadzi złe nawyki, to jeszcze szybciej spada. I później przychodzi taki wiek, gdzie taki człowiek mówi: tchu, mi starczy na pół dnia. Na pół dnia. I teraz zadaję pytanie, co zrobić? Co zrobić, aby ta witalność tak szybko od nas nie uciekała? Żeby ta żywotność jednak miała miejsce w naszym życiu? I też na ten temat parę zdań chciałbym właśnie powiedzieć. Wokół nas są rośliny, a więc już patrzymy tym wybiórczym patrzeniem, że nie bierzemy wszystkiego jak leci, tylko mamy takie czujne oko do zauważania tylko tych roślin, które mają szczególnie pozytywne właściwości dla naszego organizmu. I obok nas są różne rośliny. Jedne działają uspokajająco, drugie przeczyszczająco, odprowadzająco, uspokajająco i moglibyśmy bardzo długą listę zrobić. Aż proszą się, stoją i tak patrzą, rosną obok nas i gdyby mogły coś powiedzieć, wiecie co by powiedziały, gdyby mogły powiedzieć? Co byś powiedziała roślinko, gdybyś mogła powiedzieć na temat tego oto człowieka, który harczy, prycha i kaszle i nie wiadomo co jeszcze? I co byś jemu powiedziała? Chodzi o to, że człowiek ma problem z jednej strony, a z drugiej strony jest roślina, która jest odpowiedzią na ten problem. Kwestia dobrej komunikacji. Czy słyszysz głos przyrody? Nie mów, że słuchasz, że słyszysz, tylko słuchaj. Tak, tak. I dalej chcę właśnie powiedzieć, że z biegiem lat ta witalność nas spada, gdy łamiemy takie zasady życia. Wiecie, ktoś powiedział, że życie bez określonych zasad wcale nie jest tak zabawne. Nie wszyscy jeszcze do tego doszli, ale dojdą. Dojdą, jeśli nie zajdą wcześniej. I chcę dalej powiedzieć, że życie bez określonych zasad wcale nie jest tak zabawne. I teraz co się dzieje? Że co powoduje spadek? Złe nawyki żywieniowe, przejadanie się, mało ruchu, picie alkoholu, pielęgnowanie urazów, niekontrolowana pobłażliwość w kwestii właśnie moralności również,
prowadzi do różnych złych rzeczy. I w ten sposób człowiek, czułe nerwy naszego organizmu tracą swoje napięcie. I wtedy coś się sypie. Dobrze, idziemy teraz programem na tak. Co, jak wyjść naprzeciw temu problemowi? Zasada. Żywy człowiek. Jeśli chcemy być żywi, to żebyśmy spożywali żywe rośliny. Takie świeże. Nie takie, wiecie, dwa tygodnie w lodówce, jakaś tam sałata. Żywy człowiek spożywa żywe jedzenie. Jak najmniej przetworzone. I tutaj chciałbym powiedzieć, że ten kontakt z przyrodą to właśnie korzystanie z tych różnych dobrodziejstw, jakie te rośliny wnoszą do naszego zdrowia. Wiecie, dzisiaj, gdy mówimy jarzyna, no to co to jest? Jakie kawałek marchewki, kawałek pory, jakaś tam pietruszka i koniec. Ale chodzi o to, że dawniej było pojęcie tak zwanej dzikiej jarzyny. Dzika jarzyna, kiedy to tak jak różne lektury, gdy tak podczytujemy sobie chociażby doktora Judyma, kiedy kobieta posyła swojego syna po mnesz, tak zwany mniszek pospolity, do posiłku. To jest właśnie pojęcie dzikiej jarzyny. I teraz chodzi o to, że a co to by było, gdybyśmy na przykład gotowali sobie zupę na wywarze ze skrzynki? A więc jedna łyżka stołowa skrzypu, zalać wrzątkiem przygotowanej wody, gotować 20 minut, odcedzić, a później wrzucić to, co się zazwyczaj wrzuca do zupy. Zapewniam, nie wpływa to na zmianę smaku, bo skrzyp nie jakoś nie dominuje, on jest taką ustępującą w kwestii smakowej, a już wprowadzamy bardzo wartościowe rzeczy, krzem, bo krzem to podstawa, tak? A co to by było, gdybyśmy na przykład posypali sobie, no pietruszki nie ma, bo to powiedzmy niech będzie pokrzywa. Listeczek pokrzywy, a może jarmużu ususzonego i utartego. Także to są bardzo, bardzo ważna rzecz. Jak ktoś kapryśny, to nie mówić jemu, że tam znajdują się te wspaniałości, bo jak zrozumie, to się ucieszy, a po co go smucić przedwcześnie. I dalej chcę powiedzieć, że właśnie żywy człowiek, a więc nieprzetworzone rośliny. I teraz dalej, antyoksydanty, to znaczy te, które spowalniają starzenie się. Spowalniają starzenie się naszego organizmu. I chciałbym tutaj właśnie wspomnieć, bardzo dzisiaj czytałem pocztę, mój kolega Jacek Jaworski, dowiedziałem się, że on tutaj był na wykładzie, prowadził spotkanie, tam wstępną część zdrowotną, Jacek Jaworski, który obecnie jest w Stanach Zjednoczonych i pisze... Już w Polsce, tak? Nie nadążał. Dobrze, w Polsce już. Ale taką notatkę. Taką korespondencję mi wysłał. Dzięki wytrwałemu stosowaniu dzikiej róży zawierającej oprócz witaminy C galaktopit, GOPO, rutynę oraz inne bioflanowoidy, udało mi się osiągnąć jeden z dwóch głównych celów mojej eskapady do Ameryki. A mianowicie, a może on o tym już mówił, nie, no to słuchajcie. A mianowicie, najwyższy szczyt USA, kontynentalny Mount Whitney, na który od pewna kobieta regularnie wchodziła w wieku między 64 a 91 rokiem życia. O tym właśnie mówił, tak. No to już dalej nie będę mówił. Ale podsumowanie, ale cel jaki jest tego wszystkiego? Jaki cel najważniejszy? Szukać prawdziwych historii, szukać takich ludzi, albo otaczać się takim środowiskiem, które skutecznie zainspiruje nas do zasady nie mów co wiesz, mów co robisz. Żeby w naszej świadomości urosło takie przeświadczenie, że dobre nawyki to wcale nie, to jest po prostu fajna rzecz. To jest naprawdę fajna zabawa. Chcę Państwu powiedzieć,
taką ciekawą, bo tutaj, a więc dzika róża, spożywamy sobie, wiadomo, że nawyki żywieniowe, bo sam produkt nie rozwiąże naszego po prostu problemu, ale chciałbym jeszcze wspomnieć o takiej bardzo ciekawej mieszance ziołowej, którą bardzo często w różnych miejscach bardzo tutaj akcentuję. Mieszanka dlaczego? Dlaczego nie pojedyncza roślina, a mieszanka ziołowa? Bo jak jest pojedyncza roślina, to ona ma działanie, powiedzmy, 10 jednostek oddziaływania leczniczego. Ale jeśli jest kilka roślin o podobnym działaniu, wtedy następuje takie piękne słowo, które nazywa się synergia, gdzie jest oddziaływanie terapeutyczne 40 jednostek. Krótko mówiąc, pewne roślinki dobrały się, dogadały się. Wiecie, w dobrym towarzystwie to i człowiek ma więcej chęci do życia, no nie jest tak? To się nazywa synergia. Także, drodzy Państwo, nie tylko tutaj lekcja z mieszanki ziołowej na odtruwanie, to jest to, żeby otaczać się dobrym środowiskiem, wtedy będziemy mieli więcej chęci do życia. Bo wiecie co? Bo jak człowiek nie otacza się dobrym środowiskiem, to gdyby nie adrenalina, to by nawet nam się oddychać nie chciało. Naprawdę. Człowiek jest bardzo i dlatego bardzo, bardzo to jest ważne, a tutaj i szczególnie ta druga część to jest wybitnie pozytywne, właściwe środowisko. Zioła odtruwające. Składniki. Pokrzywa zwyczajna, liść, test ptasi i ziele, mniszek pospolity, korzeń, pesz właściwy, kłącze i nagietek lekarski, kwiat. Działanie? Usuwanie z organizmu różnych niepotrzebnych rzeczy. To jest mieszanka ziołowa, która po prostu powoduje, że mamy lepsze samopoczucie. Ile Pan by dał, żeby lepiej się czuć? Jeśli Pan się źle czuje. No trochę bym można byłoby wyłożyć, jakby to było skuteczne jeszcze, prawda? Chodzi o taką kwestię, że jeśli wstajemy z uczuciem większego zmęczenia, niż kładliśmy się spać, to trzeba zrobić akcję posesję. Trzeba zrobić porządek. Porządek. Te zioła mają wybitne działanie. Proszę Państwa, zwierzęta, obserwacja zwierząt też nam podpowiada, że takie psy to też naprawdę świetnie się znają na ziołach niż nie jeden człowiek, które wiedzą i potrafią odróżnić pesz od innej trawy, ponieważ pesz ma właściwości odtruwające. Gdy mówimy o tej żywotności naszej, ja nie będę podkreślał tych aspektów ruchu i tak dalej, bo tutaj mówimy w kontekście roślin, ziół, więc posłuchajcie tatarak. Tatarak to jest taka roślina, kłącze tataraku, ja to traktuję jako gumę do żucia, tylko nie rozgryzam tego, tylko sobie tak trzymam jak landrynkę. Piękny oddech. Jakie działanie? Posłuchajcie, zawiera wiele aktywnych biologicznych substancji, które pobudzają siły obronne organizmu. Organizm ma większą siłę odporu na różne złe rzeczy, infekcje i tym podobne. Tatarak wzmacnia organizm, a więc przedłuża życie. Wow! Przedłuża życie. Ile byś dał, żeby dwa dni dłużej żyć? Dla niektórych ludzi, szczególnie pod koniec ich życia. Słuchajcie, przedłuża życie. Wszystko, co zwiększa odporność, to przedłuża życie człowieka. Kolejna taka ciekawa rzecz. Dzwoni do mnie osoba, pani, która mówi, spożywam owoc głogu, sproszkowana postać tego owocu głogu i mówi, nie boli mnie ta głowa jak kiedyś. Ja tu zastrzegam, że absolutnie nawadniamy się. To jest podstawowy czynnik, który daje sukces w kwestii bólu głowy. Ale głóg niesamowicie poprawia ukrwienie naszego mózgu. Nie tylko mózgu, bo i serduszka, i też wydłuża odpoczynek mięśnia sercowego między jednym a drugim uderzeniem. A zatem są różne rośliny, które Pan Bóg stworzył, które mogą pięknie wpływać na pozytywną regulację tych różnych złych rzeczy, które się w naszym organizmie dzieją. To jest postać sproszkowana, spożywamy to 2 razy dziennie po pół łyżeczki, popijając.
Ktoś powie, dlaczego nie herbatę? No bo gdy pijemy herbatę z głogu, no to później... Co robimy z tym owocem? No zazwyczaj się wyrzuca, natomiast tu jest więcej, lepsza przyswajalność. W ogóle idea spożywania sproszkowanych różnych roślin, wiadomo, że nie wszystko, to trzeba też na to wziąć poprawkę. Chciałbym jeszcze powiedzieć, drodzy Państwo, kolejną rzecz. Mianowicie jest taka roślina, która niesamowicie wpływa na witalność człowieka. Jak żadna inna roślina wydłuża życie człowieka. Kiedyś, bardzo dawno temu, tylko dwie osoby miały na całej kuli ziemskiej miały do niej dostęp. Na chwilę obecną nikt nie ma do tego dostępu, ale słuchajcie uważnych wykładów. To jest bardzo, bardzo łatwy dostęp do tej rośliny, która niesamowicie wydłuża witalność i życie człowieka. To się nazywa drzewo życia. Dziękuję Państwu za uwagę.